Netflixowy serial o Wiedźminie zbliża się wielkimi krokami. Od miesięcy jesteśmy raczeni różnymi zdjęciami z planu, wywiadami, dywagacjami, czy dani aktorzy nadają się do danej roli, czy nie. Ja się skupię na najważniejszym, o twórcy głównej roli Geralta z Rivii, czyli Henrym Cavillu. A konkretnie podam wam 6 powodów, dla których uważam, że on się świetnie sprawdzi w roli tytułowego Wiedźmina. Zacznę od pierwszych 2 powodów, które wprawdzie są dla mnie oddzielne, jednak postanowiłem powiedzieć o nich wspólnie, dlatego że prowadzą do jednego sensu. Mianowicie po pierwsze Henry jest fanem sagi książkowej o Wiedźminie, a po drugie jest graczem. Jest graczem, dużo grał właśnie w Wiedźmina III, o czym niejednokrotnie mówił. Dlaczego to się zazębia? Wprawdzie wiemy, że materiałem źródłowym dla serialu będą książki, jednak dla odtwórcy głównej roli istotne jest to, by jak najwięcej wiedzieć o danej postaci. I tutaj właśnie do akcji wchodzą gry, które zdecydowanie rozwijają postać samego Geralta, jak i poszczególne wątki ze świata wiedźmińskiego. To wszystko faktycznie świetnie rozbudowuje cały ten klimat, cały świat. A dla kogoś, kto odtwarza główną rolę, jest to niesłychanie istotne, aby być jak najbardziej związanym z tym światem. To, co jednak najbardziej zwróciło moją uwagę i też to był taki moment, po którym postanowiłem, że zrobię właśnie ten film, to Comic-Con. Ten ostatni, gdzie 3 aktorów i showrunnerka byli wypytywani właśnie o serial. To byli oczywiście głównie aktorzy, odtwarzający rolę Ciri, Yen i właśnie Geralta. I tutaj byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak Henry opowiadał, kim są tak naprawdę Wiedźmini. A young boy who's been taken from the streets or left to fend for themselves and then ultimately taken in by this group called witches. And they are trained to levels of almost inhuman agility. Oczywiście zachęcam was, by obejrzeć cały ten panel. Nie mogę tutaj z oczywistych względów wkleić całego. Natomiast dlaczego to zrobiło na mnie takie duże wrażenie? Normalnie ktoś by powiedział, że Wiedźmini to mutanci, że to są zabójcy potworów, odpowiednio przystosowani do tego. Natomiast ta definicja, jaką przedstawił Henry, pokazuje jedno. On bardzo dobrze rozumie tą postać, rozumie ten świat. I to jest niesłychanie istotne, dlatego że Henry słynął z tego, że on bardzo utożsamiał się z postaciami, które grał. Przypomnijcie sobie Supermana, którego odtwarzał wcześniej. On od wielu lat chciał go sportretować w jakimś filmie. Starał się o to już w 2006 roku, kiedy wychodził Superman Powraca. Tutaj główną rolę zdobył Brandon Routh. I całe szczęście w zasadzie, że Henry wtedy nie dostał swojej szansy, bo wszyscy wiemy, jak ten film został wtedy przyjęty. A tutaj pojawi się w roli Geralta z Rivii, gdzie niejednokrotnie jeszcze przed zatrudnieniem go do tej roli opowiadał, że jest fanem całego uniwersum, zarówno książek, jak i gier. I tutaj przechodzimy do 4. punktu. Nie wiem w zasadzie, jak go określić jednym słowem. Chodzi o to, że Henry Cavill chce być Geraltem. On nie chce być zapamiętany jako aktor odtwarzający tą rolę. On chce nim faktycznie być. Dlatego na przykład w ogóle nie korzysta z pomocy dublerów czy kaskaderów. On chce odtwarzać sam wszystkie sceny akcji. No może z jakimiś tam małymi wyjątkami, gdzie wiadomo, że już fizycznie by nie dał rady, że to musiały być jakieś efekty komputerowe. Natomiast wszystko to, co jest człowiek w stanie zrobić, to on chce robić. To jest niesłychane zaangażowanie do roli. Znamy to chociażby, nie wiem, Tom Cruise stara się, ale to trochę z innych powodów. No, głównie dlatego, że ma kryzys wieku średniego i musi sobie coś udowadniać non-stop. Natomiast w przypadku Henry'ego jest właśnie to, co powiedziałem. On bardzo, bardzo się utożsamia z tą rolą. I tutaj dobrym porównaniem jest kazus Gwiezdnych Wojen. Wiecie, tych oryginalnych, najlepszych. A konkretnie postaci, którą odtwarzał Harrison Ford i Mark Hamill. Zobaczcie, to są 2 z ikonicznych postaci, jeżeli mówimy o tym uniwersum. Han Solo i Luke Skywalker. Harrison Ford miał do tego takie podejście, że on w zasadzie od samego początku już chciał, żeby Han Solo zginął w 5. lub 6. epizodzie. I w ogóle po tym aktorze nie widać jakiegoś przywiązania do danych ról. On jak opowiada o Indianie Jonesie czy Hanie Solo, to mówi wręcz z pogardą. Więc to jest po prostu takie odtwarzanie roli. Chociaż w przypadku Harrisona Forda on zawsze miał takie postaci, gdzie nie wiadomo, czy gra siebie jako Harrisona, czy gra właśnie te postaci. I kimś kompletnie przeciwstawnym jest Mark Hamill. Mark Hamill, który przecież od zawsze jest kojarzony z postacią Luke'a Skywalkera. Zawsze, gdzie się pojawia, to dostaje owacje głównie za to. A przecież ma na koncie także kilka innych fenomenalnych ról. Nie zapominajmy także o tym, że przez całe lata podkładał zarówno do serialu animowanego o Batmanie, jak i do gier głos Jokera, gdzie wypadał wprost rewelacyjnie. Surprise!
You fell for the old sick joke again. A jak bardzo przywiązany jest do roli, to tutaj myślę, że pokazuje to odpowiedni fragment z dokumentu, gdy opowiada o swojej postaci, o Luke Skywalkerze z 8 epizodu. Because you know, it's not my character to decide. It belongs to other people. They just rent it out to me. Zwróćcie uwagę, gdy opowiada o Luke'u, o swojej wizji Luke'a, mówi, że ona jest nieistotna. On patrzy w dół, jest smutny i mówi o tym, że to nie jest jego postać, że jemu dane było tylko ją odtwarzać. Brzmi niemal jak ktoś, komu powiedziano, że tak ma właśnie być. Ale wracając do postaci Henry'ego Cavilla, czyli przyszłego Wiedźmina. Piąty punkt. Czyli jego wygląd. Spotykałem się w sieci z komentarzami, gdzie mówiono, że on jest zbyt muskularny, że ma kwadratową szczękę, że jest za ładny, by być Wiedźminem. No wiecie, w kwestii muskulatury kwadratowej szczęki to akurat jest proste do wytłumaczenia. Wiedźmini przechodzili mutacje, przechodzili 3 próby, podczas których, no wiecie, jeżeli zmieniał się ich metabolizm, to wygląd też ich musiał się zmienić, o czym najlepiej świadczą jego białe włosy. Wytłumaczalnym jest to, że także jego ciało inaczej wygląda, że może nawet nie potrzebuje wkładać tyle wysiłku w jakieś treningi, by po prostu dobrze wyglądać. On musi być przystosowanym zabójcą potworów. I ostatni punkt to to, że Henry Cavill jest po prostu entuzjastą, na tyle dużym, aby mieć wkład w to, jak serial został kręcony. Henry miał przełożenie na swoją postać. Niejednokrotnie wtrącał gdzieś jakieś swoje uwagi dotyczące postaci, fabuły czy historii przedstawionej, gdzie nawet showrunnerka mówiła, że początkowo był wręcz irytujący swoimi uwagami. A to, moi drodzy, świadczy tylko o tym, że naprawdę mu zależy. Naprawdę zależy mu na tym, aby on był dobrze przyjęty, aby serial był dobrze przyjęty i zapamiętany. Tylko przez wzgląd na nas, czyli fanów. On po prostu nie chce zawieść fanów, ale także siebie. Dlatego, że wydaje mi się, że on siebie traktuje jako takiego największego fana i po prostu sam siebie nie chce zawieść, a przez to także i nas. To tyle, jeżeli chodzi o taki mój dzisiaj vlogowy materiał o Henrym Cavillu. Nie mogłem sobie odmówić, dlatego że wiecie, że uwielbiam Wiedźmina, uwielbiam ten świat i w jakimś stopniu chciałem się do tego odnieść. Już to robiłem w poprzednich vlogach, już to robiłem przy okazji kręcenia gameplay z trzeciej części Wiedźmina, ale dawno nic nie było w Wiedźminie, a wydaje mi się, że te parę słów, które dzisiaj powiedziałem, powinny zostać powiedziane i powinno zostać na to zwrócone uwagę, zwłaszcza dla tych, którzy się tym interesują, ale głównie też dla nowo przybyłych osób, które planują się dopiero zainteresować Wiedźminem. Może to będzie także pierwsza styczność przy okazji Netflixowego widowiska właśnie. To tyle mojego, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.